Dzień dobry, kłaniają się Podymacze. Hodowla Arka i Macieja Podyma. Chcieliśmy przedstawić Państwu gołębia, którego wystawiamy na kiermaszu gołębi organizowanego przez Krzyśka i Magdę Kłos. Myślimy, że to jest świetna inicjatywa dla polskich hodowców. Polscy hodowcy mają świetne gołębie, nie musimy się ich wstydzić. Możemy mieć swój kiermasz. Naprawdę jest wielu świetnych hodowców w Polsce i świetny materiał, dlatego my też chcieliśmy dołożyć tutaj cegiełkę ze swojej strony i zaoferować to, co mamy najlepsze. I teraz może przejdziemy do prezentacji. Jest to jedna z perełek. Połączenie już troszeczkę w tamtym roku sprawdzone. Jest to połączenie, prawdopodobnie to będzie młody samczyk. Połączenie z naszych najlepszych gołębi hodowlanych, z naszego gratisa podpory rozpłodu i z naszej paszkowej. Jest to chyba coś najlepszego, co mamy w swoim gołębniku rozpłodowym. Uważamy, że świetnie zbudowany gołąbek. W tamtym roku mieliśmy 4 takie gołąbki. Było to połączenie nasze unikatowe, wcześniej takiego połączenia nie było. Baliśmy się trochę, bo Gratis, pomimo świetnych swoich zalet lotowych, orientacji, ma trochę słabszą budowę. Baliśmy się, jak to będzie wyglądać, ale gołąbki wychodzą naprawdę świetnie poskładane. Jedna samiczka została w naszym rozpłodzie, 2 gołąbki są u naszych kolegów, zostały podarowane, jednego gołąbka sprzedaliśmy w tamtym roku, w tym roku powróciliśmy do tego połączenia, wychowaliśmy 2 młode, jeden młody zostanie u nas w hodowli, jeden trafi do Państwa. Przedstawimy może rodziców tego gołąbka. To jest tatuś, słynny Gratis, wywodzący się od Krzyśka i Ireneusza Łepuch, czyli hodowli Łepuch. Już opowiadaliśmy o tym gołąbku. Pozdrawiamy rodzinę Łepuch. Jest to nasz jeden z najlepszych rozpłodowców, jeżeli chodzi o cechy powrotno-lotowe. Gołąb ten daje wyśmienite lotniki, potrafiące usiąść czołowo zarówno w sprincie, w kategorii A, w kategorii B, jak i świetne gołębie w C i w maratonie. To jest chyba unikat, jeżeli chodzi o zdolności tego gołębia. Wielocyfrówek, podpora naszego gołębnika, jeżeli chodzi o świetną orientację lotową. No myślę, że gołąb, na którym będziemy opierać swoją hodowlę. Mamy bardzo dużo już wnuków, synów i córek w swojej hodowli, które doskonale radzą sobie na lotach, jak i w rozpłodzie. Mama to paszkowa, oryginał Karol Paszek w naszym gołębniku, świetne gołębie w sprincie, wspaniała samica, dała nam wiele lotników w Polsce, zaraz pokażemy, bo akurat są u nas w rozpłodzie, zostały wycofane w tamtym roku w większości do gołębnika rozpłodowego. Jest to imbred na słynnego 808, świetnego lotnika Karola Paszka. No i przejdziemy do dalszej prezentacji, żeby pokazać, że te gołębie są u nas. Jako pierwsza została wycofana złota rybka. Złota rybka, 7 samiczka w Polsce w kategorii sprint, w kategorii A w 2014 roku. Jak widzicie, samica, która jest takim małym kruszkiem, od 2 lat u nas w rozpłodzie, dała już świetną samiczkę lotową, która też otarła się o wystawę ogólnopolską. Zabrakło jej naprawdę niewiele. Wiele gołębi, które doskonale latają i radzą sobie u nas w sprincie, i myślimy, że niedługo będą reprezentować naszą hodowlę na wystawach ogólnopolskich czy okręgowych. Także na córka paszkowej. 7 życzeń w 2014
2015 roku piąty as Polski w kategorii A. Trzy razy wystawa ogólnopolska. Świetne wyniki już w rozpłodzie. Gołębie też zaczynają się po niej pojawiać czołowo. Także kolejna córka paszkowej. Też wycofana. Jeżeli opowiadamy o dzieciach paszkowej, to jest to gołąb fenomenalny, ponieważ przekazuje w pokoleniach nie tylko po sobie, ale także dalej. W tamtym roku wycofaliśmy również wnuka paszkowej Pendolino, 12 gołąb polski w kategorii A. Świetny rozpłodowiec. Zaraz pokażemy, że paszkowa również potrafi przekazywać dalej. Mamy całą linię gołębi, które świetnie sprawdzają się w rozpłodzie. Dużo obiecujemy sobie po Pendolino. Też wydał już bardzo dużo dobrych gołębi, pomimo że u nas był do tamtego roku lotnikiem. 12 gołąb w kategorii A, choć mógł być wyżej. Troszeczkę nie umieliśmy nim latać, nie umieliśmy latać tymi samcami, ale uczymy się tego. Myślę, że będzie lepiej. Mieliśmy wnuka, mamy prawnuczkę paszkowej. W naszej hodowli samiczka ta nazywa się córka Pendolino. 18 gołąb roczny polski w 2016 roku, w 2015 roku, przepraszam. Nie, przepraszam, 19 w Polsce w 2015 roku, w 2016 roku już 18 w Polsce w kategorii A. Świetna samica, doskonała budowa tego gołębia. Jak widzicie, w poszczególnych pokoleniach u nas ta budowa się poprawia. Pracujemy nad tym. Myślę, że z tą samiczką też będziemy mieli dużo ciekawych wspomnień. Daje naprawdę fantastyczne w budowie gołębie, jeżeli będą latać równie dobrze jak rodzeństwo czy rodzice. Myślę, że będziemy zadowoleni. Czas na gratisa. Było o grzmotach, było w sprincie. Jest teraz o dwucyfrówkach, o lotnikach, najczęściej oddział. Lady Kałasznikow, córka gratisa, wspaniała lotniczka. Druga lotniczka roczna oddziału. Ona chyba była też czwartą lotniczką w kategorii D na wystawie okręgowej. W 2016 roku wycofana do rozpłodu jako druga lotniczka oddziału na 14 wkładań, 13 konkursów. Na ostatni lot przegapiliśmy. Poszła z jajkiem. No i niestety dobrze, że wróciła. Tutaj troszeczkę będziemy się z nią łagodnie obchodzić. Jest obecnie na pędzeniu, także wrzucimy ją z powrotem. Samica o tyle cenna dla naszego rozpłodu, że mamy już fantastyczne gołębie właśnie po Lady Kałasznikow w swoim rozpłodzie. Zaraz zaprezentujemy samca. Jest to imbret na naszego gratisa. Imbret wychowany właśnie z gratisa i Lady Kałasznikow. Ten gołąbek dał nam gołębia w tamtym roku w naszej drużynie najlepszego na Portugalii, na WG Portugalia. Doskonale lotniki spisują się na gołębniku. Mamy już kilka fajnych lotników po tym gołąbku z dwucyfrówkami, szybkimi odejściami, szpicówkami. Ciekawostka. Były wychowane chyba trzy imbredy z tego skojarzenia. Jego oryginalny brat to był ojciec, który gołąbka, który wygrał WG Czersk u Sebastiana w 2016 roku. Był pierwszy z lotu finałowego, także gdzieś tam te gołębie potrafią siadać. Tak jak powiedziałem, loty bardzo trudne, dalekie już. Jako gołębie roczne, gołębie z tej rodziny potrafią siadać czołowo kategorię maraton i kategorię C, zwłaszcza w lotach upalnych i bardzo trudnych. No i domena fajna tych gołębi jest taka, że potrafią siadać czołowo kategorię A na poziomie, nie wiem, 40-50. Także chyba dobra cecha jak na gołębie dalekiego dystansu.
Jeżeli chodzi o naszą prezentację, chcieliśmy pokazać, że u nas gołąbki hodowane są w rodzinach. Nie jest to przypadek, jest to świetny materiał. Myślę, że kto nabędzie tego gołąbka, którego wystawiamy u Krzyśka i Magdy na polskim kiermaszu gołębi, będzie ktoś zadowolony. Zapraszamy wszystkich hodowców do odwiedzenia tej świetnej inicjatywy. No i życzymy wszystkiego najlepszego hodowcom w Polsce w nowym sezonie lotowym w 2018 roku. Dobry lot!